Sprawdźcie, to nie jest picie. Znaczy jest. Jest sokos. Ogromna jest, co? Ale lubię ser. Niestety nie wolno nagrywać, więc robię to z ukradka. Ale coś pięknego. Mam, bo tutaj ktoś, jakieś dzieci znajome dzwonią. Jedas. Nie wiem, o co chodzi, czy to w Hamburgu to jest normalne, że są na drzewach takie lampiony? I czy to jest pociągnięty prąd, czy to się świeci? Bo na wszystkich drzewach tak jest. Zresztą zobaczcie, jak pięknie mają tutaj pelargonie pomieszane z furfiniami. A no nie doczekamy wieczora, więc nie wiem, jaki będzie efekt, ale zaraz podglądnę. Ale wygląda to, słuchajcie, bajecznie. Zaraz zobaczymy. No Hamburg na pewno nie jest miastem do zwiedzenia w jeden dzień. Teraz zobaczę. Nie, to chyba takie tylko dekoracyjne. A tak w ogóle to dzień dobry. W związku z tym, że dzisiaj musieliśmy się wstawić do biura paszportowego, żeby dla kornelka wyrobić paszport. Mieliśmy dzisiaj termin w ambasadzie polskiej w Hamburgu. Tak więc od rana na nogach. I no i właśnie przy okazji stwierdziliśmy, że sobie troszeczkę w końcu zaczniemy chodzić po tym Hamburgu. Na nas to jest tam 2 godziny, ale powiem wam szczerze, że to w ogóle nie ma co porównywać. To jest po prostu olbrzymie miasto z piękną infrastrukturą. Wiadomo, tą ulicę, gdzie są tak sklepy na bogato. Chyba wszystkie znane marki, ale to też pewnie dlatego, że tu jest bardzo dużo turystów.
Was mnie takie rzeczy tam nie za bardzo wzruszają, bo nie interesuje mnie to, czy ja jestem markowa, czy nie markowa. Jak coś mi się spodoba i jest to w rozsądnej cenie, to to kupię, ale zazwyczaj lubię jednak takie, wiecie, sportowe, luźne, lniane ciuchy, a nie oznaczone jakimś Gucci'm i Vuitton i innymi markami. Teraz idziemy pod górę. Ogólnie jest tutaj pięknie, zobaczcie. Naprawdę są piękne kamienice. W ogóle wszyscy mają bardzo ładnie zrobione witryny. Wiadomo, że to jest kasa i na bogato, ale naprawdę jest cudnie. Poza to przemija się tutaj miliony bardzo luksusowych, drogich i sportowych aut. No, w każdym razie zamierzamy tu przyjechać. Po prostu na 2-3 dni sobie do hotelu i sobie tak naprawdę zwiedzić wszystko na spokojnie. Dlatego mówię, na jeden dzień to jest nie do ogarnięcia. Jeżeli chce się jeszcze iść do restauracji, tak jak myśmy dzisiaj byli we włoskiej posiedzieć, no to kolejne 2 godziny zawsze zajdą. Ale ekstra, naprawdę. Tak nam mija dzień. Już powoli zmierzamy do auta. W tej godzinie już ludzie są po lunchu, wracają do pracy, bo naprawdę na mieście był dzisiaj tłum, więc korzystamy z tego, że jest pusto. Przestrzeń dla nas. Uwielbiam takie dni. Zobaczcie, pięknie. Takie piękne tarasy.